Cześć, dzień dobry, dzień dobry, witam na kanale średnim. Słuchajcie, będzie trochę bardziej dzikowską, będziemy grzebać w terminalu i będziemy sobie szpiegować różne programy za pomocą takiej jednej zaje bardzo fajnej komendy, która w Linuxie jest od 30 lat, a prawie nikt o niej nie mówi. E, co to jest za komenda? Zapraszam do oglądania filmu. Witam na pulpicie to jest OpenSource Lib XFC oczywiście. Słuchajcie, jeżeli chodzi o pingwiny i y, y, monitorowanie, jasne, mamy dużo tutaj różnych ciekawych rzeczy, na przykład mamy Manager zadań, wiadomo, manager zadań z każdym pingwinie, to wygląda akurat to tak, w innym pingwinie będzie to wyglądało inaczej. Mamy coś takiego, co się nazywa, u mnie to się nazywa zasoby komputera, ogólnie jest to Mission Control pobrany z Git, nie z Githuba, tylko z Flatpacka i wygląda prawie ten ten Windows Windowsowskie cudo, tak. Można sobie tutaj wiadomo poustawiać, procesor logiczny i tak dalej, tak dalej, mamy tu wszystko pięknie monitorowane. Oczywiście Nvidia także jest tutaj ogarniana i, i ten tak, ale co gdy mamy do dyspozycji tylko wyłącznie konsolę, naszą piękną konsolę, bo pracujemy sobie zdalnie, bo, bo nie lubimy graficznego pulpitu, bo wolimy tilinga. Mamy tutaj program oczywiście podstawowy, tak, czyli top proste, szybkie, teoretycznie normalny człowiek się w tym nie połapie o co chodzi, bo wszystko jest narumane i tak dalej, i tak dalej. Druga wersja tego programu, którą można sobie, znaczy czasami jest zainstalowana Pingwinie, a czasami możemy sobie zainstalować samemu. To jest coś takiego EdgeTop który jest dużo ładniejszy, powiem to tak, jakoś tak bardziej wygląda, można sobie go fajnie tutaj dokonfigurować, jak to jest CEL. a co gdyby to, to jednak było za dużo dla nas, bo potrzebujemy sobie na przykład sprawdzać tutaj zużycie pamięci albo jak nasz dysk wygląda, bo, bo coś tam znika. Znikają dane, znaczy nie dane, tylko miejsce na dysku na przykład. Potrzebujemy monitorować sobie temperaturę spod konsoli, czy na zdalnym serwerze, czy cokolwiek innego, a tle panie co chwilę tego sensor z kółko to jest po prostu no, niezbyt dobry pomysł. Słuchajcie, od 91 roku, czyli dobre 32 lata, 33 lata już w tej chwili, w Linuxie jest zaimplemento zaimplementowany, Linux się nie mogę się wygadać, w Linuxie jest zaimplementowana jedna piękna komenda. Ona została troszeczkę usprawniona w 99 roku, no 25 lat temu. O co chodzi? O komendę watch. Wiem, że wielu z nią zna bardzo dobrze, pewnie głównie administratorzy, a wielu nie ma pojęcia o co tutaj chodzi i co to w ogóle jest. Słuchajcie, watch to jest komenda... Które umożliwia nam powiedzmy monitorowanie danych rzeczy. Czy monitorowanie, znaczy wykonywanie danej komendy X razy w kółko. O co tutaj w ogóle chodzi? Co możemy za pomocą tego sobie tutaj? Słuchajcie, zrobić. Dajmy sobie na to watch i załóżmy, chcę monitorować sobie zużycie pamięci mojego kompa. Daję sobie Free Minus H. No i mam teraz na żywo tutaj monitorowane zajęcie pamięci. Ja sobie odpalę tutaj jakieś programiki Dajmy sobie gimpa. Widzicie? Patrzcie co się dzieje. Cały program jest Znaczy, całe to, całe to jest tutaj monitorowane na żywca. Czas odświeżenia można sobie tutaj jak najbardziej ustawić. Czyli, odpalę dowolny program i już widzę, co ile to nam zajmuje. No toś powie, no dobra, no, no ale do, pamięć, sobie będę monitorował, nie musisz, ponieważ po watch możesz dać dowolną, dodatkową komendę. DF-H na przykład. Czyli monitorowanie dysku na żywca, tak? Jeżeli coś nam się tutaj zmieni, a ja wam postaram się to zasymulować. Czyli popatrzcie na to, odpaliłem sobie tutaj tunara, tak? I teraz wezmę tutaj 9, a wezmę te dwa pliki, razem mają 16 GB, tak? I wrzucam je sobie na główny dysk komputera. Czyli teoretycznie albo zmienię, gdzie zmienią się root, albo home. Proszę bardzo, popatrzcie, co się tutaj dzieje. Ewentualnie wam to przyspieszę, jeżeli nie będzie tego zbyt dobrze widać. Dokładnie to nam się zmienia. Co, to jest to monitorowanie? Monitorowanie włączone w tej chwili co dwie sekundy, czyli co dwie sekundy mamy aktualizację tego. Fajne, fajne, ale to jeszcze nie koniec. Mówię, że nie koniec, dlatego że oczywiście mamy tutaj parę argumentów, które możemy sobie użyć, tak? Weźmy sobie tutaj minus -d, co będzie oznaczało, że powinno nam się tutaj ładnie pojawiać, zaznaczać to, co ten parametr, który się po prostu zmienił. Po drugie, dodamy sobie tutaj czas. Powiedzmy, niech to się zmienia co pół sekundy. Powinna być taka możliwość. Zmieńmy sobie to na pamięć. przy minus H, bo to się będzie częściej zmieniać. I zobaczymy. I proszę bardzo. I teraz, tak, jeżeli ja sobie cokolwiek tutaj odpalę, widzicie, co się dzieje? Automatycznie się zaznacza to, co się zmienia. Bomba. To jest po prostu autentycznie, że tak powiem, bomba całkowita. Widzicie o co chodzi? To, co się zmienia, jest podświetlane momentalnie, więc piękna sprawa. Tutaj, po, po danej komendzie, tak? Tutaj możemy wpisać sobie dowolny program albo dowolną rzecz, tak? Dajmy sobie free-h i ten wynik może być przekierowywany do pliku ram.txt, tak? Zróbmy sobie w ten sposób. Jesteśmy tutaj katalog domowy, powinno nam to teraz ładnie ruszyć. My sobie ctrl C wychodzimy, tak? No i zobaczmy sobie teraz tak, ls ram jest, jak tu jest ten plik, jest plik ram.txt, zobaczmy sobie co tutaj mamy, ram.txt, w sumie tego jeszcze nie próbowałem szczerze mówiąc, no i zadziałało mi akurat, ale z tego co wiem, takie przekazywanie jak najbardziej jest możliwe, to samo, jeżeli chcemy sobie na przykład podejrzeć, Mamy problem w systemie, tak? coś się dzieje, nie wiemy co się dzieje, odpalamy jakiś program i ten program się wykłada, nie pojawia się okienką, się zamyka, znika itd., itd. Co możemy sobie robić? W przypadku logów, jeżeli chcemy mieć podgląd logów na żywo, logi na przykład system D, tak? wiadomo, że można to sobie użyć czegoś takiego jak Sudo, journalctl. CTL. Minus tak on nam wtedy pokazuje ostatnie rzeczy, które się dzieją, czy jest to zalogo... znaczy uruchomienie czegoś z sudo na przykład. Jeżeli nie używacie, żur... znaczy nie żurna a tylko system D tylko macie jakiś inny init, to oczywiście możecie sobie tutaj też to podglądać po prostu. Watch, ścieżka do, watch nie wiem, cat, cokolwiek innego, albo po prostu watch dostęp do danego pliku, tak? Czyli tam przez... Nie pamiętam, jak to, jak to tam idzie. Ja tam rzadko zaglądam, dlatego może nie... wszystko mogę nie wiedzieć, tak? W każdym razie tu powinny być gdzieś logi systemowe, albo w innym katalogu. Mieszasz tym ci, co używają innych nitów, to wiedzą o co chodzi. I możecie sobie monitorować ten plik po prostu na bieżąco. Oczywiście możecie stosować tak zwanego Pipa czyli przekierowanie do innej komendy, tak, czyli ta komenda będzie cokolwiek innego robiła, nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli ktoś używa, jak to się nazywa, SEDA, tak? czyli wyrażeń regularnych i nieregularnych, także można to sobie tutaj zaimplementować. Watcha można używać na przykład w skryptach, żeby nam dany skrypt, nie wiem, wyświetlał, pobierał dane rzeczy, tak, z sensorów na przykład, zrobimy sobie tak, Watch Sensors, wezmę sobie w ten sposób, czyli enke Dajmy sobie co pół sekundy zmiana temperatury sensors. I mamy monitorowanie temperatury procesora na żywce. Ja to odpalę z tego, odpalę sobie środka Widzicie, już się zaczyna zmieniać. A zrobimy to jeszcze inaczej. Zrobimy sobie tak, że damy to moment, moment, nie tak? Tylko damy sobie y, minus d, żeby nam się podświetlały zmiany, tak? OK. Widzicie? Patrzcie, co się dzieje. Odpalę sobie tutaj jeszcze odkata, wezmę to, co się ostatnio bawiłem tutaj do renderu i wrzucę sobie render tego filmu. Zobaczycie, jak to będzie fajnie teraz teoretycznie szło. Export file, bla bla bla, dajmy mu obojętnie jaką nazwę i tak to za chwilę ale. Patrzcie, co się dzieje z temperaturami. Nie trzeba kombinować specjalnych programów i wszystkiego, żeby monitorować sobie na żywca temperaturę procesora, na przykład. Tak? Mamy informację, co się kiedy zmienia. Zamiast ciągle wpisywać sensor, sensor, sklepać, klepać, wpisujesz jedną komendę i co pół sekundy otrzymujesz taką informację. Możemy sobie to wrzucić, nie wiem, do Krona na przykład, tak, jest, te, jest taka opcja. Możecie sobie zrobić aktualizację co dzień, nie wiem, co pół godziny, co godzinę, co ile na przykład chcecie. Macie również podane tutaj, co, o której godzinie to nam wystartowało. Dla mnie to jest autentycznie po prostu potęga całkowita, tak, tego rodzaju komenda prosta. A nie widziałem na polskim YouTubie, żeby ktokolwiek o tym kiedykolwiek w ogóle wspominał, tak, to samo w rozmowie z ludźmi, czasami też nikt o tym poleceniu nigdy nie powiedział. Naprawdę polecam go sobie posprawdzać, myślę, że wielu ludziom się to przyda, po prostu albo do śledzenia załóżmy tam błędów, czegokolwiek innego, tak? Ewentualnie po prostu do samej zabawy, do samego poznawania pingwina, że... Konsola jest naprawdę bardzo, bardzo przydatna. Komenda Watch jest na każdym, działa na każdym jednym pingwinie. Na każdym, to jest w każdym pingwinie. Tak jak powiedziałem, zaimplementowane od ponad chyba 30 lat. Więc po prostu tyle. No. Mam nadzieję, że taka zajawka Wam się przyda. Napiszcie mi w komentarzu, abym się będzie chciało. Czy, czy znaliście tą komendę, czy kiedykolwiek z niej korzystaliście? Ewentualnie co widzicie Wy? Jaką możliwość zastosowania tego wszystkiego? Tyle na teraz. Mam nadzieję, że się przyda. Dzięki za każde łapkowanie, oglądanie, wsparcie, udostępnianie tego filmu także. I co? Do następnego filmu na kanale Światynuca. Bartek, pozdrawiam. Papa, pa, cześć.